witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest końcowy moment rozmowy Jezusa z Nikodemem, gdzie Jezus pragnie uświadomić, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas. Dzisiaj, kiedy przeżywamy Niedzielę Trójcy Świętej, kiedy pochylamy się po raz kolejny nad tą wielką tajemnicą, bo przecież tyle już ludzi próbowało zgłębić tajemnicę Trójcy Świętej i są to pewne jakieś elementy, które nas podprowadzają, żeby odkryć, kim jest tak naprawdę, jakie relacje zachodzą w Trójcy Świętej, ale nigdy tak naprawdę na ziemi tutaj nigdy człowiek nie będzie w stanie zgłębić, kim jest Trójca Święta. Święty Augustyn również próbował do tego dojść, ale został zgaszony przez małego chłopca nad brzegiem morza, który powiedział mu, że prędzej on przeleje całe morze do wykopanej w piasku dziurze, niż Augustyn odkryje tajemnicę Trójcy Świętej. Tak w życiu niestety jest, że nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć. Ale Trójca Święta, którą dzisiaj chcemy czcić, jest dla nas wzorem relacji, jakie w niej zachodzą. Jest dla nas wzorem miłości. Zobaczcie, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas, skoro zdecydował się posłać na ziemię swojego Syna i zdecydował się, gdy On poniósł śmierć na krzyżu. Tak czyni tylko kochający Ojciec. I dzisiaj chcemy zastanowić się, bo przecież Trójca Święta towarzyszy nam każdego dnia. Rano, kiedy się budzimy, czynimy znak krzyża. Na początku, na końcu mszy świętej ten znak krzyża jest obecny. Przy chrzcie świętym nasze życie duchowe rozpoczyna się w imię Trójcy Świętej. Do tego zastanów się dzisiaj. Czy z należytym szacunkiem wykonujesz znak krzyża? Czy rzeczywiście czynisz go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Amen.